Dobra, dziękuję. A my w tym szkole jesteśmy. Ja byłam trzecia na liście. A jestem bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt, aby otworzyć ten tradycyjny, oszałamiający, ale jednak trzeba było wyjść z domu, trzeba się spędzić w pięknej pogodzie, w pięknym Raciborzu. Z najpiękniejszych elementów memoriału, bo rodzina jest po prostu najważniejsza, więc udanego popołudnia. Ja pozwólcie, że dołączam się do słów pana ministra, jak również pana prezydenta. Bezpieczeństwa, szerokości, wszystkiego dobrego i oby pogoda wam dopisała. Dziękuję serdecznie. Stop! Startować będziemy co 20 sekund. Może pan Jarosław Markiewicz tutaj zacznie. Panie Jarku. Już pierwsza drużyna w odwrocie. Jeśli by ktoś się zgubił, można sobie pomóc. Mapą miasta Racibórz, tam są przygotowane punkty i następna drużyna już startuje, proszę bardzo. Tutaj chyba pan Nikiel. Możemy startować. Ja może głos oddam panu Staszkowi, pan Staszek będzie tutaj. Panu prezydentowi się nie odmawia. Na popiersiu. Tak, musimy chwileczkę zaczekać tu i rekreacji. Proszę, możemy już ruszać. W tym roku Aura dopisała dwa lata temu problemy. O, tu jakiś mini problem na starcie. Brawa dla tego młodego uczestnika. Tutaj solidna drużyna. Fato, tam rzut kośćmi. Następna konkurencja. Przystań kajakowa. A na przystani kajakowej będziemy rzucać darta. Proszę, startujemy. Ruszamy. Pan Kowalski.